Michał Szprendałowicz. Monika Stanikowska. Zaczynamy magazyn po ostatnim gwizdku. Chcieliśmy to zrobić słowami historyczny magazyn. Tak się jednak nie stało, bo Rosa ostatecznie przegrała w finale Pucharu Polski w Gdyni. No to i tak całkiem niezły wynik naszych koszykarzy. Pomówimy sobie troszeczkę o tym w dzisiejszym magazynie. A o czym jeszcze, Moniko? Niestety nie tylko Rosa przegrała dzisiejszy swój mecz, ale również Cerrad Czarni Radom, którzy w ostatniej kolejce rundy zasadniczej przegrali 3-1 z transferem Bydgoszcz. Jednak nie był to istotny mecz, ponieważ Cerrad Czarni Radom i tak zapewnili sobie walkę w fazie play-off. Pomówimy jeszcze o kilku innych dyscyplinach. Po raz pierwszy w naszym magazynie zagości m.in. boks, futbol amerykański, także może piłka ręczna. No to co, zaczynamy magazyn po ostatnim gwizdku. Zapraszamy. Jeszcze w czwartek przed meczem z Asseco Gdynia rozpoczynającym pucharowe zmagania mało kto spodziewał się, że Rosa może zajść aż tak daleko. Problemy zdrowotne Roberta Witki i wciąż nie 100% dyspozycja powracającego po kontuzji Johna Turka spowodowały, że już sam awans do półfinałów był dla Rosy sukcesem. W meczu ćwierćfinałowym nasz zespół do zwycięstwa poprowadził duet Denny Gibson-Mike Taylor. Mecz półfinałowy miał natomiast innego bohatera. 20-letni Damian Jeszcze niemal równo z końcową syreną oddał celny rzut za 3 punkty, dzięki czemu doprowadził do dogrywki, która dla Rosy okazała się zwycięska. W finale na naszych koszykarzy czekał utytułowany Stelmet Zielona Góra. Choć radomianie walczyli jak lwy i dali z siebie wszystko, wicemistrza Polski nie udało się pokonać. Udział w finale tak prestiżowej imprezy jak Puchar Polski to dla Rosy historyczne osiągnięcie. Zespół trenera Wojciecha Kamińskiego pokazał, że w zbliżających się wielkimi krokami play-offach znów będzie aspirował do gry o najwyższe cele. Wynik niedzielnego spotkania nie miał dla Cerrad Czarnych większego znaczenia, bowiem już w ubiegłym tygodniu radomscy siatkarze zapewnili sobie awans do fazy play-off. Jednak porażka z transferem Bydgoszcz 1-3 nie jest powodem do radości. W tym meczu swoją szansę dostali zawodnicy, którzy na co dzień nie grają w wyjściowej szóstce. I think we started really well, so I think it was a good chance for all the players who played not so much this season to show what they can do, and also I think they did it quite good. I think Kuba Wachnik played really good. Bowie, he had also not so bad. Like I think was quite good level. W minioną sobotę Cerrad Czarni Radom poznali swojego rywala w pierwszej rundzie rozgrywek fazy play-off. Będzie nim Asseco Rasowia Rzeszów. Trener siatkarzy Robert Prygiel na czwartkowym treningu zdradził, że wolałby zagrać w play-offach z Rasowią niż ze Skrą. Zatem życzenie szkoleniowca Czarnych się spełniło. Już w najbliższą środę radomianie podejmą we własnej hali tego utytułowanego rywala. Z pewnością pokonanie Rzeszowian nie będzie prostym zadaniem, ale Czarni już raz byli blisko zwycięstwa 3-2. Jednak ostatecznie mecz zakończył się odwrotnym wynikiem. Rzeszów jest w tej chwili w szóstce najlepszych drużyn w Europie. Jestem podobnie jak Skra. My raczkujemy. Tak jak wspomniałem wcześniej na konferencji, nasz Mosir z pomocą naszych wiernych i fantastycznych kibiców niejedne cuda i sensacje widział. I my naprawdę budujemy morale w drużynie, że jeżeli chłopcy uwierzą w to, to możemy zagrać bardzo dobry mecz, stać nas na to u siebie na sali i sprawić niespodziankę. Zobaczymy, no tak naprawdę dużo się rozstrzygnie w sferze mentalnej. Cerrad Czarni Radom zakończyli rundę zasadniczą na 8. miejscu. Liderem tabeli została Asseco Rasowia Rzeszów, która w sobotnie popołudnie stoczyła zacięty bój o pierwsze miejsce ze Skrą Bełchatów. Cerrad Czarni Radom w pierwszej rundzie fazy play-off zmierzą się z Asseco Rasowią Rzeszów. Ten mecz rozegrany zostanie już w najbliższą środę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Dwa następne spotkania odbędą się w sobotę oraz niedzielę w Rzeszowie. Podpisałem kontakt z tym Xboxing Promotion. Kontakt na 4 lata z opcją przedłużenia na dodatkowe 2. Jestem zadowolony z warunków, bo tak jak rozmawiałem jeszcze, mam dorzucone dodatkowe pieniądze do walk, także zadowolony jestem. Debiut w nowej grupie mam przewidziany na kwiecień. Przecież wiadomo, to się może zmienić, bo jeszcze gala na 100% nie jest dograna. Później najprawdopodobniej zaboksuję jeszcze w maju. Radomski klub tenisowy Return został sklasyfikowany na 4. miejscu w kraju. Sukces ten klub zawdzięcza swoim tenisistom, którzy zdobyli w minionym roku aż 15 medali.
Rok 2015 rozpoczął się równie dobrze, bowiem zawodnicy returnu znaleźli się w finałowym turnieju drużynowych Mistrzostw Europy Kadetów. W spotkaniu ćwierćfinałowym Konrad Fryzę i Marcin Skowroński, a także zawodnik Legii Warszawa Kacper Żuk wygrali z drużyną Portugalii 2-1. W meczu o finał natomiast lepsi okazali się przeciwnicy. Reprezentacja Niemiec pokonała Polaków 3-0. Pechowo zakończyła się również walka o brązowy medal. Tenisiści returnu nie zdołali pokonać Szwedów i przegrali ostatecznie 1-2. Turniej kończą zatem na czwartej lokacie. Radomski zespół futbolu amerykańskiego Green Ducks w ramach przygotowań do sezonu przeprowadził rekrutację na pozycję liniowego. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, tym bardziej, że nasz klub jest właśnie budowany przez zawodników i ludzi młodych, którzy chcą tego spróbować. Jest to dość nowa sprawa w naszym mieście, też w Polsce dopiero się to rozwija, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie nowe osoby. Kolejny sezon Zielone Kaczory rozpoczną już w kwietniu. Zapaśnicy olimpijczyka Radom wywalczyli w miniony weekend 5 medali Pucharu Polski seniorów w stylu klasycznym. W turnieju w Raciborzu srebrne krążki dla klubu zdobyli Daniel Rutkowski, Aleksander Kroczak oraz Mateusz Treder. Natomiast brązowe Michał Kośla i Damian Zuba. W klasyfikacji klubowej olimpijczyk Radom uplasował się w tym turnieju na drugim miejscu. Wyprzedził ich AKS Piotrków Trybunalski, natomiast na trzecim stopniu podium uplasował się Śląsk Wrocław. Piłkarze ręczni KS Uniwersytet Radom znajdują się obecnie na 8 pozycji drugiej ligi mężczyzn z dorobkiem 14 punktów. W 18 kolejce zmagań radomscy szczypiorniści pauzowali, natomiast w weekend zmierzą się na wyjeździe z AZS Uniwersytet Warszawski. Kolejna osłona magazynu po ostatnim gwizdku za nami. Ten tydzień przyniósł nam wiele sportowych emocji. To prawda, zapraszamy na kolejny odcinek magazynu po ostatnim gwizdku, premiera w każdy poniedziałek w godzinach wieczornych na www.zebra.tv. Do zobaczenia.